Łukasz, Aurel Pirtea okazał się zaporą, zapaśniczą zaporą nie do przebycia. Powiedz, frustrująca jest ta jego przewaga zapaśnicza, bo po prostu nic nie szło, jeśli chodzi o te zapaśnicze elementy. Tak, teoretycznie wydawało mi się, że byłem na to przygotowany, ale w praktyce wyszło tak, że przerwa w walkach od ostatniego startu była troszeczkę dłuższa i też przez tą pandemię zaniedbałem ten moment siłowy i odczułem to w tej walce ogólnie. No właśnie, kliczek zapaśniczy, to było to. Właśnie było widać, że jakbyście byli z zupełnie innych kategorii, bo facet nabity i cały czas miał kontrolę tutaj na górze, jeśli chodzi o tą klamrę, o te wszystkie zejścia później i też obalenia, bo jak się rozpędził, to po prostu leciałeś w powietrze. Tak, to był mocny ogólnie, mocny parterowiec. Muszę poprawić ten wodek zapaśniczy, wiem mniej więcej, gdzie popełniłem błąd. Też ciężko mi było rozegrać nim jakoś bardziej tą walkę w stójce, bo on po prostu bezpośrednio szedł ciągle do nóg, szedł na przełamanie, wybierał dobre momenty na to. Ja przesypywałem te momenty i kurczę, wyszło jak wyszło. Powiedz, tam gilotyna była gdzieś przez moment dopięta. Czułeś tak, że mogłaby wejść, czy spokojnie kontrolowałeś sytuację, żeby cię nie, po prostu nie zmusił do poddania? To znaczy, kilka razy on dopinał tą gilotynę. To tak jak mówiliśmy, to był jego taki jeden z głównych myczków. Tak naprawdę parter jest jego najmocniejszą stroną, nie? Ale przygotowaliśmy się pod tym kątem bardzo dobrze i widzieliśmy, jak to zneutralizować. I tak naprawdę on puszczał ten, chyba trzykrotnie przynajmniej go podpinał. Powiedział, że już tego nie wyciągnie. W odpowiedni sposób układałem ciało, że on po prostu nie chciał się już pompować dłużej i odpuszczał to duszenie, nie? Rozumiem. Tak. Były momenty, kiedy udawało ci się przedzierać do pół dystansu i trafiałeś go tymi ciosami, on za chwilę obalał. Czy ty czułeś, że te ciosy wchodziły? Czułem, ale wiecie co, tak jak mówiono, Aurel Pirtea to mocny, solidny zawodnik. Chodzi też o to właśnie, że on potrafi się jak gdyby przemywać i swoją grę. I na tym polega jego ta solidność i siła, że on jest taki, jakby to powiedzieć, konsekwentny. Tak samo mnie ciężko znokautować, tak samo jego. Ja pamiętam jeden moment, gdzie poczułem, że czysto wchodzi kolano w miarę tak w tempo. Może nie weszło na punkt, ale weszło mniej więcej jak na głowę. Ale dalej konsekwentnie szedł do tych zejść i przełamywał mnie w tym klinczu. Partyna? Jak wyglądał, Łukasz, twój kontrakt z organizacją ACA? Czy to jest kontrakt czasowy? Bo wiesz, jednak jest w tej chwili 1-1 i jak wyobrażasz sobie teraz swoją przyszłość w organizacji? Więc co? Myślę, że dostanę jeszcze jedną szansę na pewno. Ta chyba walka nie była aż taka zła. To o tym akurat jestem absolutnie przekonana. Zawodnik był wysoko klasyfikowany. Wiecie, rok czasu też nie walczyłem, nie chcę się tutaj usprawiedliwiać, ale dzisiaj przegrałem. Myślę, że dostanę jeszcze jedną szansę na pewno. Zapytam cię, 70 kg jest dla ciebie do zrobienia, bo patrząc na to, to są naprawdę duzi goście tutaj walczący. Ty jesteś w stanie zrobić 70 kg, żeby zejść niżej? Ja walczyłem trochę dzisiaj do 70. Mówię 66, przepraszam, nie, bardzo. Nie, przepraszam. Ma opcji takiej. Ja mogę być większy, ale ja też... Tak, ominęliśmy ten moment siłowy, gdzie mogliśmy to zrobić w momencie pandemii. I teraz ja nie chciałem poprzez motorykę zwiększyć się, spompować, żeby elementy techniczne na tym ucierpiały. I wydaje mi się, że powiedzmy, gdybym był większych gabarytów, teoretycznie może by mnie nie przewrócił, ale bym się wypompował. Nie było już na to czasu. To po prostu kwestia przygotowania motorycznego. Zaniedbałem ten moment siłowy ze względu na pandemię, no i to mi się troszeczkę tak odbiło czkawką. Wiadomo, że takie bieganie po lesie i zrobienie pompek to nie zbudujemy na takie siły, nie? Maksymalnej, która by się przełożyła właśnie jak tutaj w tej walce, nie? A kondycyjnie jak czułeś się po przerwie? Nieźle. Kondycyjnie było dobrze tak naprawdę. Ciągle byłem w stanie pracować, dlatego mnie też nie poddał. Ciągle był ruch, ciągle była walka. Ale zabrakło tego detalu właśnie siłowego, o którym przed chwilą mówiłem. Czy teraz chciałbyś odpocząć, czy może czujesz coś takiego, że masz coś do udowodnienia, chciałbyś jak najszybciej odpoczywać. Wrócić? Nie chcę odpoczywać. Chcę walczyć. W stosunku do tej walki z Łukaszem Rajewskim rok temu tutaj na 96, jeśli się nie mylę, to po prostu ty byłeś dzisiaj w lepszej formie, gorszej formie, jak to byś określił? Wiecie co, mentalnie byłem głodny tej walki, tylko że w praktyce tamten Łukasz wchodził w walkę tak jak gdyby wymianki. On w ogóle nie wchodził. On bił lewy prosty i leciał do nóg, do pały, nie?
tyle, że ja kurde nie potrafię się skoncentrować i wybronić tego zejścia. A jeszcze jedna rzecz, bo od razu przechodził do bocznej pozycji, nie byłeś w stanie tego zablokować, bo obalał i od razu był w bocznej pozycji, miał dogodną pozycję. Tam łapałeś chyba pół gardę z tego, co widziałem. Była pół gardę, ale głównie skończyło się tym, że wstawałem po części, a w praktyce nie skończył mnie w tej bocznej pozycji, więc wiesz, czułem się dosyć komfortowo tak naprawdę, nie? To nie było jiu-jitsu, że on zdobył dwa punkty i ja bym przegrał walkę, nie? Czekałem na odpowiednie momenty, że mógł się zerwać. Musiałem wejść w jego grę, żeby od razu się nie zrywać do tego wstawania, żeby go uśpić i oszukać. Doping słyszałeś, bo był głośny doping i chyba taki naprawdę... Fajny doping, dziękuję wszystkim serdecznie, że byliście. Taki jest sport, dzisiaj przegrałem, następnym razem wygram i tyle. No. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie.